zakupując jakąś działkę czy nieruchomość, stajemy się poniekąd takimi gośćmi, którzy raz albo budują nowy budynek, albo rewitalizujemy go, a potem oddajemy go naszym mieszkańcom. Częste spojrzenia na to, że jednak kobieta w branży budowlanej. Dzisiaj konstrukta zatrudnia więcej kobiet aniżeli mężczyzn, ale to wynika jakby z ich kompetencji, a nie z tego, że są kobietami. I mamy ogromne poczucie odpowiedzialności za to, jaka ta nieruchomość będzie, jak będzie odbiór lokalnej społeczności. Bardzo mocno wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców, ponieważ to oni często zamieszkują 50-40 lat w tej lokalizacji, a my jesteśmy tam tylko na chwilę.